W tym filmie zrobimy sobie dwa przykłady, dzięki którym przećwiczymy całkowanie przez podstawienie i zdobędziemy trochę więcej doświadczenia w stosowaniu tej metody. Pierwszy przykład jest taki, że mamy całkę z funkcji logarytm naturalny x i to podniesione do potęgi dziesiątej, podzielone przez x. No i właśnie jak chcemy zastosować metodę całkowania przez podstawienie, no to musimy zobaczyć, czy tutaj mamy taką sytuację, że jest funkcja i jej pochodna w tej całce gdzieś. No i tutaj rzeczywiście mamy taką sytuację, dlatego że mamy funkcję logarytm x podniesioną do dziesiątej potęgi, i mamy funkcję 1 przez x, czyli jej pochodną. Ja może zapiszę to w takiej postaci, żeby to było lepiej widać, czyli mamy logarytm naturalny z x, i to jest do potęgi dziesiątej, razy 1 przez x. I 1 przez x to jest pochodna logarytmu. No właśnie, czyli jeżeli chcemy zastosować metodę co przez podstawienie, no tutaj rozpoznajemy, że wygodnie jest jako podstawienie, czyli nową funkcję u, wziąć logarytm naturalny z x. Dlatego, że pochodna tej funkcji to jest właśnie 1 przez x. Czyli możemy napisać coś takiego, że du jest równe 1 przez x. Dx. Pochodna razy dx. No i właśnie to, co tutaj stoi, to jest właśnie nasze du. No właśnie, a tutaj w nawiasie mamy logarytm x, a logarytm x to jest właśnie nasze u. Czyli przez takie podstawienie za u podstawiamy logarytm naturalny z x. Tutaj policzyliśmy pochodną zamiany zmiennych i dzięki temu wiemy, czemu jest to nasze du. Przez takie podstawienie możemy sprowadzić naszą całkę do czegoś znacznie prostszego. Mianowicie mamy całkę z u do potęgi dziesiątej du. No i to już każdy może samodzielnie dokończyć, bo to wystarczy całkować funkcję potęgową i potem za u podstawić potem logarytm. Świetnie. No a teraz zróbmy sobie drugi przykład. Drugi przykład będzie taki, że tutaj mam całkę z funkcji tangens x. No i znowu chciałbym... Wykonać to, to całkowanie metodą przez podstawienie. To jak to zrobić? No tutaj nie widać, żeby była jakaś pochodna. Bo mamy po prostu tangens x, po prostu jedną funkcję. No to trzeba to zapisać w trochę innej postaci. Mianowicie wiemy, że tangens x to jest sinus x przez cosinus x. Właśnie czasami tak jest, że żeby zastosować metodę całkowania przez podstawienie, to trzeba. Jakoś poprzekształcać tę funkcję podcałkową tak żeby się dało tę metodę zastosować i żeby zobaczyć, co tu można podstawić. No i teraz to już jest lepiej, no bo mam sinus i cosinus. My wiemy, że cosinus to jest pochodna sinusa. No ale ja bym chciał mieć pochodną, która mnoży dx, a tutaj pochodna cosinus x to jest w mianowniku. To nie jest dobrze. No ale. Przecież wiemy, że pochodną kosinusa jest funkcja minus sinus, a, minus, a sinus jest w liczniku. No a minus to akurat ja mogę sobie tutaj dopisać na przykład tu minus i tu minus i to mnie nic nie kosztuje, więc coś takiego jak zmiana znaku to, to zawsze możemy sobie zrobić, czyli możemy napisać tę, tę całkę w takiej równoważnej postaci, mianowicie napisać, że to jest minus całka z funkcji 1 przez cosinus x razy minus sinus x dx No i teraz nasze podstawienie będzie wyglądało właśnie tak, że my sobie podstawimy jako u weźmiemy sobie funkcję cosinus x czyli pochodna tej zamiany zmiennych du po dx to będzie minus sinus x czyli Widzimy, że du to jest właśnie minus sinus x dx, czyli dokładnie to, co tutaj mamy, to jest właśnie nasze du. Tutaj cosinus x to jest po prostu u, czyli ta nasza całka zamienia się w coś znacznie prostszego, mianowicie to będzie minus całka z 1 przez u du. No i znowu no to już jest taka całka, którą każdy sobie łatwo sam obliczy i potem za U podstawi z powrotem cosinus X.